Uszanowanko, powracamy do kozaków, do poprzedniego autozapisu. No, działajcie tutaj z nimi, szybciutko. No i co, teraz się trzeba będzie o wiele szybciej zabrać za budowanie statków już. Okrętów wojennych. Dobra, działajcie tu. Dobra, tam rozstrzelali. A tu jeszcze dużo tych nie jest zrobione, dobra. 20 jeszcze co najmniej. Czyli jeszcze nie byłem w Połtawie, a mogę już być? Mogę. Albo już byłem i po prostu... Dobra, i tak poleć, zobacz tam. A, mogę już to, dobra. Wy jesteście tu, no to... Czemu nie możesz tego zbudować? No weź sobie to jedzenie, dobra. Okej, działaj, dwójeczka tu. Na prędkości, no i co, nie ma o czym gadać, trzeba działać po prostu. Dobra, was nie potrzebujesz tylu na drewnie. Wróćcie tutaj. Te armaty mnie tak zdradziły ostatnio. Chodźcie tu w takim układzie. Wy mi się do niczego nie przydacie, wy jesteście pod trójką, mam nadzieję. Okej, wszystko się zgadza. Muszę wysłać tam papieża. I mniej więcej będziemy w tym samym miejscu, co byliśmy. Dobra, teraz tak. Galery czy czajki? To wymaga złota. A to nie. To zróbmy... No dobra, 4 niech będą. Skoro mam aż tak mało złota, będzie trzeba ten węgiel przehandlować. Tak, 30 tysięcy. Dobra, dziękuję. Okej, proszę mi to polepszyć. To się trochę boję dotykać, chociaż w sumie... Dobra. Zróbcie jeszcze to. Okej, jak nie macie co robić, lećcie tu. Ilu was na kamieniu jest? Mało. Ogólnie mało tutaj chłopów mam. Następny najazd. Orać proszę, panowie, kozaki. Dobra, ulepszenia do armat na pewno. Ciekaw jestem, co by się stało, jakbym zgarnął jakieś wojsko i poleciał wtedy z tamtym pojedynczym jeźdźcem na twierdzę turecką, to co on tam proponował wtedy. Interesująca sprawa. Czas budowy? Nie wiem, czy potrzebuję czasu budowy, jeszcze wiesz. Na pewno chcę zmniejszać koszty produkcji armat. No, tu jedna czajeczka już pływa. One chyba są w rzeczywistości bardziej podłużne, z tego co pamiętam. Dobra, jakieś galery dwie też mi się na pewno przydadzą. Okej, tutaj Akademia, naprawa całej artylerii to nie. Zasięg większy, okej. Oczywiście złoto wywalam jak powalony, ale na nic nie poradzę na to. Jeszcze jakiś chłopów bym tam dodał. 5. Dobra, chodźcie. Aha, dobra, idzie dostawa, akurat jak powiedziałem o tym. No dobra. Pomocy zaporowscy panowie, chodźcie. Możecie do drewna iść, albo do kamienia w sumie. Dobra, mam nadzieję, że mi tu nie wyrżną nikogo. Okej. To papież powinien zdążyć przypłynąć. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Zapraszam. Uprzejmie. Okej, galery dwie się robią. Czajka. Spoko. Nie wiem, ile mam czasu tak naprawdę. Może być bardzo mało i bym się bardzo nie zdziwił, gdyby rzeczywiście tak było.
Dobra, jesteście. Zapraszam. Okej. A, 10 już. Nic nie robiących chłopów mam. Okej, to was mogę dać z powrotem do drewna. Lepiej jakbyście przy złocie robili chyba, no ale dobra. Następny najazd jedzie. Róbcie przy jedzeniu w sumie. A tu mam ich niepoleczonych chyba, nie? Bo tu nie mam papieża, no właśnie. Dobra, do ataku. Bierzcie jeszcze jednego. Ichniejszy niech przyjdzie tu. A wy czemu jeszcze nie idziecie do kopalni? To jest za mało jednego chłopa, o proszę. No to jednego z tych, co byli tutaj, wyślemy tu. Okej, kozaki, wracajcie tu. Idziesz wasz papież, dobrze. No wytrzymałość jak najbardziej chcemy zwiększyć. Następni. O nie, oni już tutaj się triggerują. Dobra, chodźcie. Szybko podpędzimy się trójeczką. No papież nie zostanie tutaj. Nie wiem co im dać, ale chyba kamień najlepiej. Dobra. Okej. Wracajcie tu do papieża. Gdzie jest tutejszy? Pokaż mi się. A tutaj, dobra. Mam nadzieję, że wyleczyłeś, co miałeś wyleczyć, drogi panie. Co, nie? Za bardzo. Może jedzenie bym sprzedał w sumie. 30 tysięcy? Ja mogę. Pyk. Dobra, jest więcej złota. No ale jednak, cholera. Nie jest to takie proste. Dobra. Czajki, a gdzie jest galera? Czemu ona się nie tworzy? Sobie nie mam zasobów, czy co? Dobra, nie dowiem się raczej. No tu się tworzy, to nie wiem o co chodzi. Dziwne. A czajki będą się tworzyć? Nie tworzył się też. To chyba jest zbugowane, serio. Kurczę, niedobrze. Na pewno wszystko puste. Wygląda na to. Już nie będę znowu się starał wykupywać nikogo z niewoli. Rzucą się na mnie jak chorzy. Pytanie jest tylko czy... No właśnie, nie mam tutaj miejsca. W sensie nie mam zasobów na to. Dobra, szkulmy ich jeszcze. Tu trzeba będzie zrobić spory rearmament, jeśli dobrze słowo wypowiedziałem. Gdzie jest ten jeden chłop, co nic nie robi? Tutaj. Do tej kopalni go? Nie, raczej. Dobra, daj ten prom tutaj. No, drugi najazd. Następny w sensie. Działać, działać. Nie dajcie się wyrżnąć. Ganiajcie ich co łaska. Dobra. Okej, okay. Tam już... A, tu Hetman chyba, tak? To Hetman? No. Hetman pogonił, dobra. No to formacja. I zwiększamy was jeszcze o 20. W akademii dobrze byłoby w którymś momencie lot balonem zrobić, bo wtedy się spodziewać mogę najazdów lepiej, no ale dobra, to już kij z tym. Dobra, nie mam wystarczająco żelaza i nie mam wystarczająco drewna. No przydałoby się więcej chłopów, cholera, ale... No w sumie dałem ten prom tutaj bez potrzeby, ale z drugiej strony mogę tutaj porobić wtedy kozaków siczowych i przerzucić ich na drugi brzeg. Bez budowania... O, proszę, jaka ładna galera. To jeszcze tak ze dwie bym zbudował na pewno.
Jak poleci dym, to będzie się trzeba ustawić. Ale już jestem prawie na tym poziomie co Turcja. To całkiem spoko. Martwi mnie, że nie gra muzyka. Mimo, że już mam głośności dobre. I wszystko powinno być spoko. No, nic nie mogę z tym zrobić na razie. Co ja mogę sprzedać? Cholera. Drewno nie za bardzo. No, żelazo niby leci. Czy ja wiem. Ciągle czuję, że brakuje mi tych pierdzielonych chłopów. Cały czas mam takie wrażenie. No, ładujcie się. Dobra, poproszę. Pyk do formacji. Na dwójeczkę, jedynka, trójka. Już jednego jeźdźca straciłem. Niestety. Szybkostrzelność. Nie gram na sediuku w sumie. Ale kto wie, czy nie powinienem zacząć, nie? Wpłynie jakoś tutaj. Jak te łopoczą fajnie na wietrze, kurde. Jaram się. Okej, okay, najazd. Widzę. Lećcie w nich. No, lepiej największą grupę najpierw zająć. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. No, jak już sto kilku Tatarów leży, to powoli jest ten czas, kiedy się zaczyna atak turecki. Także no, im szybciej skończą się tu kozacy trenować, tym lepiej. Tu jestem mniej zmartwiony, to tutaj zrobię upgrade'a. Zobaczmy, chłopi pracują. Papież jest. Szkoda, że nie ma fortyfikacji. Trochę mi się to nie zgrywa z moją wizją. Ale no, nic nie będę w stanie na to poradzić. Taka jest kampania i tak trzeba grać. 49, no to już ładnie. Na 500 złota wolę je zachować jednak. No już są całkiem w miarę tanie. Ale jeszcze chcę zmniejszyć ten koszt. Im bardziej, tym lepiej. Jak wybronię się przed tamtym wielkim atakiem, to znaczy, że mogę ruszać, to wtedy zacznę już robić te... Bo wieście, wszyscy się ustawcie jakoś. Bez tego promu. Poproszę, bez tego promu. Dobra. Jeszcze trzeba te galerii. Złoto leci. No to okej. Okay. Aha. 18 tysięcy, ja pitole. Co ja mogę sprzedać? Kamień w sumie. Kamienia mam od cholery. Macie 30 tysięcy. No, nie poszło to. Co, ten kurs rośnie ciągle? Ciekawe. Dobra. Mogę im te obrony w sumie zwiększyć. Dawać. Dobrze byłoby też na drugi młyn zagrać. Cholera. Z tyle rzeczy do zrobienia, a tak mam ograniczone zasoby przez to, że tych chłopów nie mam. Nie, zastanawiam się, gdzie ten wielki najazd. Czy ja aż tak serio się cofnąłem? Czy mi się tylko wydaje? Siła ognia. Ale to armaty też ulepsza, czy nie? Siła ognia, no to na pewno zwiększa armaty. Ale złoto wykorzystuję, a ja trochę muszę być sępem na złoto, niestety. Drugi najazd, no to lecimy. A, rozgonieni. Proszę bardzo, krzebelki w ruch poszły. No i dym na stepie. Dziękujemy. Muszkieterowie na piątkę niech pójdą. Ustawmy was tu. Dwójka tu, szybko niech się podleczy. Kawalerię pod szóstkę. Oj, oj, oj. Szósteczkę poproszę. No a was pod czwórkę. No i teraz trzeba się wybronić. Szybko wszystkich kozaków, których tu mam. Potrzebuję na drugim brzegu.
Okej, okay, czegoś znowu się nie chcą tworzyć kozacy, to już pieprzyć to. Aha, bo nie mam miejsca, no tak, to ma sens. Dobra, szybko tutaj wracajcie. O, cholerny świat, dobra. Muszkieterowie stoją. Atakujcie, trzymajcie pozycję. Jeść tu bardziej. Dwójeczka. O, cholera, tutaj już są. Nie zauważyłem, bo oni się zlewają i cholera z tą mapą. No, kozacy się trzymają całkiem dobrze. To wy stójcie, 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 stójcie. Tu już zaatakowali. O, cholera. Wyładujcie się, ej. No, trochę mi się to źle zgrało, ale to nic. Chyba jeszcze jesteśmy całkiem spoko. No nie, i zajęli mi kopalnię, co za głupie gówno. Nie, nie atakujcie tej kopalni. Stop, 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 stop. Płyńcie lepiej tu. I uważajcie na te statki. Może bez tego promu łaskawie, co? Dobra. Gdzie jest... Dobra, tu są jeźdźcy. Okej, okay, gońcie to. Dobra, teraz trzeba się na drugi front przenieść. Już, macie go? Dobra, no to szybko tutaj wróćcie. I tu się trzeba zająć wszystkim. Nie stójcie już, nie stójcie już, już trzeba zjechać ich. Janczarze mi tu napsują tyle krwi, że aż nie chcę myśleć, nie? No, czy ja kogoś nie dałem do strzału, chyba wszystko szmiga. Wiem, że tam zostawiłem... tych dwóch, no nawet im dam zaatakować w sumie. Zawsze to coś. Statków jeszcze nie ma, to tyle dobrego. No, kozacy siczowi dostają kopalnię i już nie ma ich. Utrzymać pozycję i strzelać, no co? Dobra, przejmiesz tę kopalnię, co łaska? Czy nie? Brak węgla i żelaza, no to cudownie. Po prostu cudownie. Jak brak węgla i żelaza? Ach, no tak, bo ja przecież nie wydobywam węgla, debil. No to za złoto, nie? Dobra. Już mi zabili papierze wszystkiego. Dobra, statki coś tam strzelają. Nie mogę dalej... A, rany, jakie to jest głupie. Warto wy na trójkę i lećcie w nich. No, weźcie ich wybijcie, dobra. Chociaż tyle. Dobra. No, a ta kopalnia... No przecież... Nie mają tu chyba wojska, nie? O co wam chodzi? Czemu nie mogę tego przejąć? No przecież to nie ma sensu. Czy jest zbugowane znowu, czy o cholerę chodzi? To już niech ta galera to zniszczy. W takim układzie. Gdzie są teraz te statki, jak już byłem przygotowany? Dziwne. Dobra. Czas się ogarnąć troszeczkę. No, tu już jest... O, zaczęło się. Atakujcie jak najbardziej. Nie mogą budynki zdechnąć. Naprawiajcie. No ej! Ludziksy, po coś was tu chyba dałem, nie? No. Skupić ogień na jednym. A bijcie sobie co chcecie. Przecież no dobrze by było, gdybyście jednak nie dali zrujnować tego wszystkiego, halo! Przeklęte półksiężyce. No dobra, no to odsuń się. Czemu to jeszcze... O matko, jakie te jednostki są nieposłuszne czasami. Jeszcze jakiś flagowy płynie, szebeka.
No weźcie, bo zaraz się zdenerwuję ostro, nie? Już tutaj nic nie mam. Dobra. To jeszcze chyba pływa, albo nie. Okej, galera zablokowana przez czajkę. No. Jestem niezadowolony bardzo z tego, jak to wyszło. Co jeszcze? A tu. Cholerny świat. Nie ogarniam tego zupełnie. Ja pitole. Domów nie mogę zbudować, bo nie mam ratusza. No to po prostu... cudownie. Już? Dobra. O, wygrałem! Konie! O, matko! Co to było w ogóle, nie? Ja... A już się szykowałem na to, że trzeba będzie ich ten... wymordować wszystkich. No, dobra, no to jak się wycofali, to super. To odbudowana, teoretycznie. Aż nie wiem, co powiedzieć. No dobra, no to jest w sumie dobry moment, żeby skończyć odcinek. Wreszcie się udało. I jutro, jeśli dobrze pamiętam odcinki, bo dzisiaj jest chyba drugi... Co ja mam dzisiaj? No dobra, nieistotne. W każdym razie w następnym odcinku zajmę się następną misją. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.